Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie. 1500 metrów z przeszkodami kobiet. Bieg pierwszy za niedługo się rozpocznie. Właśnie tutaj na Państwa ekranach przed chwilą zawodniczki, które będą brały udział w tym pierwszym biegu. I teraz już na naszych oraz Państwa ekranach Natalia Cygan, KKL Stalowa Wola, Wiktoria Grabowska, KS PrefBet Sonarol, Kamila Augustyniok z MKS MOSM Bytom, Roxana Piechowska, ULKS Talex Bożytuchom, Julia Walczak, RTL Optima Radom, Klaudia Marciszewska, KS Podlasie Białystok, Czyż Zuzanna, TL Pogoń Ruda Śląska, Oliwia Dzierżek, MKS MOS Płomień Sosnowiec, Emilia Fabiszewska, MLKS Agros Żary, Daria Gola, MKL Jarocin, Gabriela Grzybowska, KKL Stal Stalowa Wola oraz Olga Korytowska, CWZS Zawisza Bydgoszcz. No i już zawodniczki wystartowały, są już na pierwszym swoim wirażu. Jeżeli chodzi o same czasy, to tutaj spodziewamy się czasu w okolicach 5 minut i 10 sekund. Ten czas przebiła Natalia Cygan w tym roku właśnie, a poza nią żadna z zawodniczek nie osiągnęła jeszcze takiego rezultatu. 5 minut 12.39, 5 minut 12.42 to były czasy Grabowskiej oraz Augustyniok. Jak na razie spokojne tempo dyktowane przez Natalię Cygan. Listę liderów polskich tabel. Także na spokojnie tutaj pierwsza przeszkoda. Wszystkie panie sobie z nią bez większego trudu poradziły. Na trzecim miejscu, z tego co widziałem, jak na razie Piechowska. No tak, no tutaj akurat z tych zawodniczek, które startują, Roxana Piechowska, akurat możemy ją pamiętać najbardziej akurat z minionego roku. 7 sekund zabrakło jej do podium. Oczywiście podium było zajęte przez zawodniczki z rocznika 2004. Maja Peryt, 4 minuty 59,75. Alicja Barszcz, 5.00.32. I Rosalia Malina, 5.00.63. Nawet tamten finisz naprawdę był niezwykle interesujący. Akurat biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się wtedy, a teraz tempo odrobinkę słabsze, bo w minionym roku minuta 19.90. To był czas po przebytych 400 metrach. Natomiast tutaj na prowadzeniu faworytka, a więc Natalia Cygan. Zresztą tak w ramach ciekawostki, akurat na najbliższy olimpijski festiwal młodzieży Europy powołana Lena Pajęcka, ale na bieg na dystansie 2000 metrów z przeszkodami. Tamże właśnie jest rozgrywana taka, a nie inna konkurencja. Zresztą biorąc pod uwagę ostatnie Mistrzostwa Europy, taka sama rzecz miała miejsce. Wówczas na 2000 metrów startowała właśnie Roxana Piechocka i wówczas pobiegła 7 minut 19 sekund i 72 setne. Tutaj akurat czwarta w zgłoszeniach z powodu tego wyniku z tego sezonu, który akurat na dystansie o 500 metrów krótszym ma słabszy czas z tego sezonu od Natalii Cygan o blisko 6 sekund. Ale z drugiej strony jej rekord życiowy jest lepszy o 2,5 sekundy praktycznie, także może się okazać, że tutaj będzie walka pomiędzy tymi dwoma. Akurat paniami. Teraz widzimy drugi raz przeszkoda z wodą. No Grabowska tutaj akurat wspólnie z Cygan. No i teraz trzymają. Wychodzi na prowadzenie. Przepchnęła się troszeczkę pomiędzy dwoma zawodniczkami. Roxana Piechowska. Także Piechowska troszeczkę zostawiła z tyłu Natalię Cygan. No i teraz zobaczmy, jak to będzie nam już jedno okrążenie przed końcem. Tutaj 1500, więc
Ten pomiar po 1200 metrach poznamy dopiero później, ale jest ostatnie okrążenie, 4 minuty na zegarze, czyli realnie patrząc osiągalny. Jest ten czas 5.00. Prowadzenie Roxany Piechowskiej. Za jej plecami Wiktoria Grabowska, tam jest również Natalia Cygan, no i Kamila Augustyniok, jeżeli dobrze dostrzegłem. Tak, Augustyniok jest również w tym pierwszym... W pierwszej grupie czterech osób, aczkolwiek teraz już jest jedynie trzy osoby tam są, bo troszeczkę zbrakło sił jednej z zawodniczek. No tutaj widzimy właśnie, jak Natalia Cygan została ponownie prześcignięta przez Wiktorię Grabowską. Ona w tej chwili przed ostatnią przeszkodą prowadzi, jak właśnie ten rów z wodą poszedł rewelacyjnie Grabowskiej. Ona się trzyma świetnie, ale już omija ją Roxana Piechowska. Zostawiła sobie najwięcej sił na ostatnią prostą. Jeszcze ostatnia przeszkoda przeskoczona w sposób wzorowy ostatnie metry. I no nie będzie 5-0-0, ale najważniejsze jest to, że właśnie jest 5 minut 10 sekund 43 setne. No i właśnie, drugie miejsce? Natalia Cygan. A więc trzecia lokata dla Wiktorii Grabowskiej, która jeszcze na 150 metrów przed metą prowadziła. Nawet to jest więcej niż prawdopodobne podium w tejże konkurencji. Udowodniła tylko i wyłącznie swój potencjał, jeżeli chodzi o właśnie biegi przeszkodowe. Roxana Piechowska, tak jak mówiłem, zobaczymy ją w Bańskiej Bystrzycy na dystansie 2000 metrów. No Natalia Cygan, gdyby chciała wygrać ten bieg, to by musiała pobiec na miarę swojego rekordu życiowego, także no tutaj zabrakło 2 sekund, do, znaczy właściwie to 1,5 sekundy do swojego rekordu tak życiowego, ale okolice 5-10 to by właśnie teoretycznie mogło wystarczyć, ale no widzieliśmy, że Piechowska zdecydowanie więcej sił sobie zostawiła. Natalia Cygan, szczęśliwie dla niej samej, wyprzedziła na ostatnich metrach Wiktorię Grabowską, która troszeczkę opadła z sił, nie była w stanie już aż tak bardzo do przodu.